Witam w kolejnej lekcji Fibonacci 5 minut. Dzisiaj porozmawiamy sobie o formacji głowy z ramionami, czyli RGR, i odwróconej głowy z ramionami, czyli ORGR. Schemat takiej formacji wygląda następująco. Tutaj mamy wariant wzrostowy, czyli formacja głowy z ramionami RGR występuje jako formacja odwrócenia trendu na zakończeniu trendu wzrostowego, czyli mamy taki ruch impulsowy, impuls wzrostowy, korekta spadkowa. Impuls, korekta, impuls, który tworzy taki lokalny wierzchołek, po czym następuje dosyć mocne zejście, jeszcze podbicie, które tworzy nam prawe ramię i kolejny impuls, który wybija nam linię szyi. Linia szyi to jest ta linia, która łączy te kolejne dwa dołki. Czasem występuje jeszcze retest tej linii szyi, czyli mamy tutaj do czynienia z takim ruchem powrotnym, w zasadzie jest to linia trendu, czyli ruch powrotny do linii trendu, odbicie, czyli jakaś reakcja i kontynuacja trendu spadkowego. Tutaj mamy odwróconą głowę z ramionami, analogicznie ona występuje na zakończeniu trendu spadkowego, czyli mamy znowu tu według teorii doła takie zejście, sekwencje coraz niższych dołków, coraz niższych szczytów. Następuje ustanowienie lokalnego minimum i kolejny dołek już jest wyższy. Czyli wymowa tego jest taka, że podaż nie ma siły sprowadzić jakby ceny, wybić kolejnego dołka. Czyli tworzony jest ten wyższy dołek względem głowy i już następuje taka sekwencja wzrostowa, czyli sekwencja wyższych szczytów i wyższych dołków z wybiciem linii szyi, ewentualnym retestem. Jak to wygląda na wykresach? Mamy dolar do jena, interwał M30, jest to aktualny wykres. Oczywiście formacje w takich klasycznych formach rzadko można spotkać na wykresach, także tutaj trzeba przyzwyczaić oko do różnych modyfikacji tych formacji. Także mamy tutaj formację, możemy taką zidentyfikować, czyli lewe ramię, głowa, prawe ramię. W tym przypadku prawe ramię składa się z takiego podwójnego dołka lokalnego. Mamy wybicie linii szyi, jeszcze jakiś taki ruch fejkowy. Natomiast jest kontynuacja, odwrócenie trendu na wzrostowy. Kolejny przykład to dolar do polskiego złotego, interwał szeroki W1. I tu mamy już bardziej taką klasyczną, można powiedzieć, książkową formację, czyli lewe ramię, głowa, która wybija to lewe ramię, czyli jest niżej względem lewego ramienia i prawe ramię, które jest wyżej względem głowy. Czyli ten wierzchołek, który stanowi głowa, jest najniżej. Dochodzi do wybicia linii szyi i mamy ruch wzrostowy. Nas z punktu widzenia tradingu harmonicznego będzie interesowało właśnie złapanie tej równości ramion, czyli lewe ramię, i zakładamy, że dojdzie tutaj do reakcji na wysokości tego lewego ramienia, utworzy nam się prawe ramię, tak żebyśmy mogli złapać ewentualny ten ruch w górę. Trzeci przykład to Nasdaq, czyli US100, interwał H4, wykres aktualny. Oczywiście silnie rozpędzone indeksy, mamy lewe ramię, głowę, która wybija to, czyli tworzy wyższy wierzchołek. Mamy zejście i ten ruch, który zatrzymuje się na wysokości lewego ramienia, czyli utworzone jest prawe ramię, wybicie tej linii szyi, przetestowanie i wypełniony jest taki minimalny zasięg jakby z tej formacji, czyli prawego ramienia. Następnie doszło tutaj, jak widzimy, wysokość tej linii ramion spowodowała jeszcze trzykrotnie reakcję, czyli zadziałała jako opór trzy razy. Przejdźmy teraz na platformę XStation i mamy wykres dolara do jena, jest to wykres dzienny. I możemy dzisiaj jeszcze bez używania współczynników Fibo, na razie chodzi o to, żeby wizualnie przyzwyczaić się do identyfikacji takiej formacji. Na tej parze dolar do jena mamy ewidentnie ruch wzrostowy i możemy zidentyfikować lewe ramię, głowę i jesteśmy w trakcie tworzenia, można powiedzieć, tego prawego ramienia. Czyli na wysokości lewego ramienia dochodzi do jakiejś reakcji, ta świeca dzienna, ona ma postać pinbara, czyli jest jakaś reakcja tutaj od góry i możemy się spodziewać jakiegoś zejścia na dół.
Tutaj, gdyby doszło do przebicia, jest jeszcze druga opcja, tutaj również taka bardziej lokalna, może formacja z głowy z ramionami, czyli lewe ramię, głowa, prawe ramię. Czyli jeszcze te dwa poziomy, ten, który obecnie obserwujemy, i ewentualnie poziom 114,96, one będą ciekawe z punktu widzenia ewentualnej reakcji spadkowej. To, czego szukamy na wykresach, jeśli chodzi o formację RGR, to właśnie taka reakcja. Czyli mamy lewe ramię, głowa, prawe ramię. W tym przypadku doszło do chwilowej reakcji spadkowej, po czym zostało to wybite i to też jest cenna informacja. Jeżeli dojdzie do wybicia tego prawego ramienia, najczęściej ten trend ulega przyspieszeniu. Jeszcze jeden przykład, jest to ropa WTI, wykres tygodniowy. Jak widzimy, silny trend wzrostowy, czyli sekwencja kolejnych szczytów, które są wybijane. Natomiast interesujący jest ten impuls spadkowy. On się zatrzymuje dokładnie na poziomie wsparcia, czyli możemy póki co zakładać, że jest tworzone tak lewe ramię, głowa. Jesteśmy w trakcie tworzenia być może prawego ramienia. Będzie nas interesowała reakcja na wysokości tego lewego ramienia, czyli w okolicach 76, 60, 77. Wypełnienie tej klasycznej formacji oczywiście byłoby po reakcji, po dojściu i po wybiciu linii szyi, czyli szyi poziomu 62. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne lekcje.